się z Wami w nowym vlogu z nad mojej greckiej sałatki, ala greckiej, dlatego że to nie jest jakiś tam oryginalny przepis. Najczęściej właśnie taką robię, taką serwuję. I oprócz sałaty takiej lodowej dodałam pomidory koktajlowe, ogórka zielonego, rzodkiewka, papryka czerwona, czerwona cebulka i ser ala feta. To nie jest oryginalny grecki ser, ale przyznaję, że wolę ten nasz polski odpowiednik niż oryginał. I do tego zioła. Zioła, które wymieszałam razem z olejem kokosowym. To jest czysty olej kokosowy, MCT. Ja go odkryłam dzięki właśnie diecie keto, na której on jest wskazany. Z tego się nawet robi kuloodporną kawę, dobrze mówię, ale ja jej nigdy nie piłam. W każdym bądź razie to jest taki olej, który nie ma zapachu. Nie ma smaku, ale ilekroć tą sałatkę robię z tym olejem, no to po prostu wszyscy mi mówią: Agnieszka, co ty dodałaś do tej sałatki, że ona tak inaczej i wyjątkowo smakuje. Także nie rozumiem tego fenomenu, ponieważ tak powiedziałam wcześniej, ten olej nie ma zapachu ani smaku, a jednak w połączeniu z innymi składnikami daje to, że wszyscy tą sałatkę komplementują. A właściwie to jest moja, nie moja sałatka, dlatego że tą sałatkę robiłam dla Ani. I pamiętacie, w zeszłym roku jak pojechałam do mojej przyjaciółki na 40, okazało się, że ma 39 lat dopiero. Bez komentarza to zostawmy, ale w tym roku ma prawdziwą 40 i zażyczyła sobie, aby jej zrobić grecką sałatkę. Muszę jechać do sklepu, wymienić tą karteczkę, albo ją zostawię i jeszcze się na pewno przyda, dlatego że no, z tą misją wysłałam Gumisia i popatrzcie, jaką kartkę kupił. Ona jest ładna, ale wiecie co, taka męska bardzo mi się wydaje, a więc jadę po kartkę, żeby no, taką ładniejszą, bardziej kobiecą kupić Ani na tą 40, chociaż jedną już ode mnie dostała w zeszłym roku. Jestem na dziele z kartkami, ale na samą 40 nie ma zbyt dużego wyboru. Jeszcze przelecę sobie, może znajdę dla przyjaciółki albo dla specjalnej osoby. Proszę bardzo, taką oto piękną, glamour, kobiecą karteczkę znalazłam na całkiem innym dziale. Do tego wzięłam jeszcze balon, ale nie było w ogóle wyboru. 40 żadnej nie było. Z Wami kolejnego dnia. Ostatnie moje ujęcia były z imprezy, na której byliśmy do godziny 12, także zgodnie z konstytucją Kopciuszka wróciliśmy o czasie do domu, ale byliśmy tam od prawie w pół do piątej, także kilka godzin żeśmy posiedzieli, pobawiliśmy się, pośmialiśmy się i było naprawdę bardzo super. Dzisiaj sobie od rana testuję nowość, jeżeli chodzi o podkłady. Pomimo tego, że mam swojego ulubionego ulubieńca, jeżeli chodzi o podkłady, Świętego Grala, którego używam od kilku lat, często Wam o nim mówię, jest to HD Liquid Coverage Foundation od marki Catrice, no to nie znaczy, że nie testuję sobie gdzieś tam po drodze innych podkładów, zwłaszcza jak pojawiają się z marki Catrice, a więc mam taką nowość od tej marki. Jest to Nude Drop Tinted Serum Foundation z kwasem hialuronowym i z witaminą E. Ja wiedziałam, że ten podkład się u nas pojawi prędzej czy później, zazwyczaj to jest później, dlatego że Małgonia z kanału Marga SK dwa miesiące temu już będzie, robiła test całodniowy tego podkładu, ponieważ u niej jak tylko się pojawił, ona zakupiła i wyczekiwałam go w naszych szafach Catrice, długo go nie było, w czwartek pamiętam, że sprawdzałam jeszcze szafy Catrice, na bank go nie było, a w piątek wchodzę, patrzę i nie wierzę własnym oczom, no po prostu z dnia na dzień się pojawił, także od razu zwinęłam i dzisiaj sobie go testuję, co prawda mam 3-4 godziny maksymalnie go na twarzy i już muszę sobie zapamiętać, ponieważ no, jestem przyzwyczajona do podkładu Catrice HD Liquid Coverage, bo on jest takim zastygającym podkładem, trzeba szybko z nim pracować i zazwyczaj pod ten podkład używam takiej bogatszej pielęgnacji. Zapomniałam się dzisiaj też tej bogatszej pielęgnacji, użyłam niepotrzebnie, dlatego że to jest serum, to delikatny, leciutki, w ogóle jeżeli chodzi o noszenie go, to czuję się, jakbym po prostu krem nałożyła, a nie jakiś podkład, także bardzo przyjemnie mi się go nosi.
prawda. Mam go na sobie 3-4 godzinki, także jeszcze za wiele Wam o nim nie powiem, jak tylko to, a pod koniec dnia się z Wami połączę i powiem, czy on się sprawdził na dłuższą metę, czy dał radę cały dzień, czy się ścierał i tak dalej, i tak dalej. Póki co jestem bardzo zadowolona. Dajcie mi w ogóle znać, czy testowaliście tą nowość od marki Catrice. A też mam nowe cienie na oczach. Ostatnio Wam pokazałam z Holu, z Polski, z Allegro, że kupiłam sobie gliterki od marki Hean i nałożyłam je dzisiaj palcem, pędzlem, osypywały się, dlatego że nie posiadam żadnego kleju, a powinnam to robić, wiecie, no, na kleju, żeby był efekt ładniejszy, ale pomimo tego jestem bardzo zadowolona, że bez kleju i tak fajnie się ten kolor prezentuje na oczach. Nadmiar gdzieś tam zwinęłam sobie tym wachlarzykiem takim, no on niby jest tam do rozświetlacza, ale ja takiego wachlarzyka używam właśnie do otrzepywania skóry, jak mi się coś tam osypie. I zapomniałam wspomnieć, że podkład oksyduje, także przy wyborze koloru należy brać to pod uwagę. Ja sobie wybrałam ton jaśniejszy 0,20W, chociaż wiecie, tak z buteleczki pasował mi 0,30, ale stwierdziłam, znając tą markę, to prawie tam każdy podkład ciemniał, a więc wzięłam sobie ten ton jaśniejszy, no i trafiłam z kolorem, dlatego że faktem po nałożeniu on był taki za jasny, ale kilka chwil i on po prostu zrobił się idealnym kolorem do mojej cery. A tutaj moje wielkie zaskoczenie, prawie 22-letniego pożycia małżeńskiego, mój mąż kupił dekorację. Pierwszy raz w życiu, to znaczy pierwszy raz w życiu małżeńskim, bo nie wiem, może wcześniej kupował jakieś dekoracje, ale jak jestem jego żoną, a on jest mężem mym, to on nigdy nie kupował żadnych dekoracji. Pojechał do Lidla, bo lampeczki są z Lidla, jak widzicie, to są lampeczki, jajeczka. Tak się prezentuje opakowanie. Pojechał na zakupy spożywcze, co on w ogóle to, co ma na liście, zawsze kupuje i nic więcej ekstra. I on przyjechał z tymi zakupami i krzyczy mi, że on kupił jajeczka, światełka na Wielkanoc. To po prostu byłam w szoku. Ja aż nie wierzyłam własnym uszom, że on kupił, wiecie, jakieś jajeczka, jakieś dekoracje. Także była torpeda pytań, że co, że jajeczka, że światełka, że ty kupiłeś na zakupach? Serio? I wiecie, takie niedowierzanie, bo naprawdę, no... Nie znałam mojego męża od tej strony. W ogóle włączę to, jak on... Bo bardzo ładnie świecą, tak cieplutko świecą. I łączę się z Wami już na sam wieczór. Przyszłam sobie tutaj do studia, aby troszeczkę posprzątać, dlatego że bajzlu narobiłam ostatnio podczas nagrywania 3 tygodnie temu odcinka perfumowego. Na potrzeby tego odcinka powyciągałam zapachy, o których była mowa, no i oczywiście na prawo, na lewo. Wszędzie są perfumy, które muszę po prostu teraz pochować do gablotki. Pod tym chcę przygotować perfumy do kolejnego odcinka. Nie będę nagrywała teraz, ale gdzieś w ciągu tygodnia mam nadzieję nagrać. Czekam jeszcze na dwie kompozycje, dlatego że odcinek perfumowy kolejny po tym vlogu to będzie haul perfumowy, nowości mojej kolekcji i będą to zakupy perfumowe, które dokonały się na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, styczeń, luty, marzec. Niektóre te perfumy znacie, dlatego że były testy na żywo, gdzieś tam fotografie na Instagramie się pojawiły, no ale to nie są wszystkie moje nowości. Niektóre nowości dopiero ujrzą światło dzienne podczas właśnie holu perfumowego. Ale przed tym vlogiem mam nadzieję, że ja dzisiaj zmontuję. Dzisiaj, także jeżeli zmontowałam, to ulubieńcy roku 2022 śmigają na kanale i tutaj się pojawi odnośnik i jest to właśnie ten odcinek, którego nagrywałam 3 tygodnie temu i też w ogóle zdaję sobie sprawę z mojego wielkiego opóźnienia, dlatego że wszyscy ci, którzy nagrywają systematycznie ulubieńców, na pewno ten temat mają za sobą, a ja wyskakuję z nim w marcu. No ale cóż, lepiej późno niż wcale. Jeżeli chodzi o podkład, pościerał mi się w niektórych miejscach, no w niektórych nawet się gdzieś tam nagromadził, ale ja sobie, wiecie, tak roztarłam, także po roztarciu nie było jakichś tam dużych plam. Częściowo uważam, że jest to moja wina, ponieważ nałożyłam zbyt bogatą pielęgnację, a ten podkład nie potrzebuje bogatej pielęgnacji, ponieważ sam sobie stanowi taką pielęgnację i daje bardzo dużo nawilżenia. W ogóle niesamowicie komfortowo ten podkład mi się dzisiaj nosiło. Praktycznie nie czułam go. Ja czułam, jakbym miała faktycznie tylko krem albo jakieś serum na twarzy i to tyle. Także następnym razem spróbuję sobie to serum
z jakimś bardzo delikatnym kremem, bardzo delikatniuśkim kremikiem, który nie da mi zbyt dużego nawilżenia. I właśnie wtedy porównam sobie, jak się zachowywał ten podkład, czy dokładnie tak samo jak dziś, czy o wiele lepiej. Ok, kochani, to będzie już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Życzę Wam miłego dnia lub wieczorku i do następnego odcinka. Buziaczki, na razie, pa, pa.